Bizantyjski katolicki patriarchat jest przede wszystkim głosem wołającego na pustyni. Ma apostolski i proroczy autorytet. W wyjątkowych okolicznościach otrzymaliśmy święcenia biskupie na Ukrainie, jako mnisi z regułami świętego Bazylego Wielkiego. Publicznie ogłosiliśmy święcenia biskupie papieżowi i innym biskupom 3 marca 2008 roku i uzasadniliśmy nadzwyczajną sytuację. Papież Benedykt XVI potwierdził nasze święcenia biskupie przez milczącą zgodę. Niedługo potem kilku biskupów założyło synod ukraińskiego ortodoksyjnego grekokatolickiego kościoła w celu obrony ortodoksyjnej doktryny przed herezjami, zwłaszcza w latach 2008 a 2010 pisaliśmy apele do katolickich biskupów i kardynałów oraz do niektórych uniwersytetów w Rzymie, aby wyrzekli się herezji neomodernizmu i synkretyzmu oraz wyznali prawdziwą wiarę katolicką. Kiedy niebezpieczeństwo apostazji osiągnęło punkt kulminacyjny, w dniu 5 kwietnia 2011 roku 7 biskupów ukraińskiego ortodoksyjnego grekokatolickiego kościoła ustanowiło bizantyjski katolicki patriarchat. Jego celem jest obrona doktryny wiary i moralności w kościele. Wysłaliśmy również dokument założycielski do Benedykta XVI przed 1 maja 2011 roku.